Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Miodek i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Don't Starve. Właśnie rozpoczął się dzień siódmy naszej przygody, przygody Wilsona. Mamy miód, co prawda, który zebraliśmy ostatnio, ale niestety nie pomyślałem nad tym, żeby połapać te pszczoły, choć tutaj jakaś lata. Więc próbowałbym ją złapać, ale niestety nie mam siatki na owady. Dlatego będę potrzebował dwóch pajęczyn. Zatem wyruszam na poszukiwanie pająków i pajęczyn. Zerknijmy na mapę. Przybliżmy sobie trochę teren. Gdzie ja tutaj miałem pająki? Pająki są tutaj. Tutaj jest kolejny ul, a ja potrzebuję kamienia, bo moim zadaniem na dzisiaj, który sobie wymyśliłem, będzie stworzenie garka do gotowania oraz lodówki. Czy mi się to uda zrobić w ciągu tych 25 minut, to się przekonamy za chwilę. Do stworzenia lodówki potrzebujemy kamienia i desek. Dobra. No i oczywiście mógłbym zrobić siatkę na owady, ale do tego potrzebuję jeszcze pajęczyny i sznurków. Dobra. Jak widzicie, to co było za mną do tej pory, czyli mój pokój, zniknął. To za sprawą green screena, którego obiecywałem już długi czas na moich live'ach. I oto i jest. I czy wam się to spodoba, to już tylko od was zależy. Możecie mi napisać w komentarzach, jak wam ten pomysł się spodobał. Czy jest wygodny, czy pasuje do moich filmików. A ja tutaj zbieram za ten czas drewno, które na pewno nam się przyda. Wyruszamy na pająki zatem. Tylko teraz tak. Tutaj jest jakaś dróżka. Możliwe, że znajdę jakieś pająki. Wiecie co, tak troszkę mi się wydaje tylko. Może tego nie będzie widać na filmiku, a jak będzie, to bardzo mi będzie smutno, ale coś mi gra. Klatkuje. Niewiele, nie bardzo, ale troszeczkę klatkuje. Tak przymula mi. Niestety w tej grze nie ma opcji zmiany jakości. A sprawdzałem, że to nie jest wina tego, że nagrywam. Po prostu ja robię na Chromie i to może Chrom powodować to, że są takie problemy. O! Zostawimy plecak i założymy sobie pancerz. Weźmiemy broń i spróbujemy zaatakować pająki i zdobyć pajęczyny. Uciekaj, uciekaj i biegnij do świń. Świnie ci pomogą. Świnie ci pomogą, na pewno. Dobra, mamy pajęczynę jedną. Trzeba uciekać. Uciekaj, 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 bo ten żółty jest niebezpieczny. Dobra, udało się. Udało się, mam pajęczyny, które potrzebowałem. Nawet chyba więcej niż sobie myślałem, że mi się przyda. Został mi tylko 1% pancerza. Trochę smutne. Ale to nic. O, i zbliża się noc. Zobaczymy, czy tam coś zostawili oprócz tego mięsa. Tworów? Nie, chyba zabrali nawet. I wracamy zatem do naszego obozu. To chyba strasznie będzie widać, że ta gra laguje. Co jest naprawdę dziwne. Dobra, zebrałem jagódki. I wyruszam dalej do wioski. Zostaw. Przydałoby się zrobić pułapkę na ptaki, bo ptaki dają dużo żarcia. Ale to zaraz. I wspaniałym pomysłem będzie zrobić bumerang. Bumerang jest niesamowity do zabijania różnych zwierząt. No, potrzebna nam tylko lina. Zatem to, że zrobimy siatkę na owady, stanie się faktem już za chwilkę. Ja sobie za ten czas te jagódki ugotuję i... co bym wyrzucił stąd? Tego kamienia się pozbędę. I tak, zróbmy sobie zatem tą łapkę. Nie, łapki jeszcze nie zrobimy.
Sławką poczekamy. Przydałoby się nam zrobić skrzynię. Co potrzebujemy do zrobienia skrzyni? Desek. A co potrzebujemy, by mieć deski? Drewna, którego nie mam. O, jak smutno mi z tego powodu. Ale pajęczynę, znaczy to, pajęczynę łapkę na owady możemy zrobić. Zatem zróbmy ją i złapmy pierwszą pszczołę. Załóżmy ten przedmiot i złapmy ją. Dobra, mamy pszczołę. Juhu. Potrzebujemy tych pszczół na stworzenie ula. Ja mówiłem ostatnio pasieki, ale pasieka to jest takie, takie miejsce, gdzie jest dużo uli. Także potrzebujemy czterech, o jak mi przykro, czterech pszczółek muszę złapać, żeby stworzyć ten. Poczekamy, aż będzie dzień, zjemy sobie zatem tą jagódkę, niech nam trochę doda energii, bo widzę, że słabo z tym. Co ja bym mógł zrobić? Tutaj mógłbym to wykopać. Zatem to zróbmy. A do tego potrzebuję łopatę. Dobra, łopatę sobie wsadzę tutaj i wykopmy, będziemy mieli drewno. Drewno się przyda. Gra się chyba uspokoiła, także jest w miarę dobrze. Mam nadzieję, że... Kurde, przecież ja mam skrzynkę. Oj, ja niemądry. Chowajmy zatem skrzynkę, złoto. Co to jest? Honeycomb. Nawet nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Dobra, i ruszam dalej. Biorę kamień. I wyruszam tak, na poszukiwanie drewna. Pszczółek. Tą jedną łopatę sobie zostawię, bo ona mi jest na razie niepotrzebna. Pajęczyny też mógłbym zostawić. A czemu ja mam tylko dwie pajęczyny? Ej, coś jest nie tak. Pamiętam, że zebrałem trzy pajęczyny, także gdzie są te pajęczyny? Co, one znikają, czy jak? Muszę się przyjrzeć temu bliżej. Zniszczmy tą łopatę, która nam jest na razie niepotrzebna. I pozbierajmy drewno. Czyżbym znowu zarosłem? Tak, właśnie. Mija ósmy dzień. Królik wyszedł z nory. Przydałoby się go upolować i zabrać jego mięso. A nie, no przecież zrobiłem tak. Nie zniknęła pajęczyna, tylko ja po prostu zrobiłem siatkę. Oj, ty niemądry. Miodek, miodek. I jest! Królicek zabity. Przepraszam od razu z góry pannę Nicole, która bardzo uwielbia króliczki, zajączki i bardzo się oburzyła, że zabijam te zwierzaki w grze. Niestety mój Wilson musi przetrwać. Przeżyć. Przepraszam. Przetrwać, tak. Kupmy sobie pozostałości drzewa. Każde drewno się przyda. Potrzebujemy desek. Dobra, drewno już pozbierane, troszkę mało tego drewna. Za ten czas mógłbym go zrobić, żeby mieć mniej więcej orientację, ile tego drewna potrzebuję. Co ja miałem zrobić na początek? Lodówkę, tak? Nie, teraz tu już się zgubiłem, naprawdę nie pamiętam. A, skrzynkę miałem zrobić. Skrzynkę, potrzebuję trzy deski. Czyli tak, zróbmy sobie już na zapas. Potem zbierajmy dalej. Trzy deski. Do tego potrzebujemy kamienia, to na razie nie dla nas to.
I łapkę na ptaki, tak. To jest też jeden z priorytetów, które muszę zrobić, bo mi jest potrzebne. No a jeszcze bumerang, tak. Bumerang, zapomniałem o bumerangu. Tam są pająki, a ja potrzebuję kamień. Bardzo potrzebuję kamień. Tylko gdzie ja ten kamień mogę znaleźć? Postaram się pójść do góry nad obozem i poszukać tego kamienia, ale jeszcze pozbierajmy drewno. Oj, skończyła nam się siekiera, ale to nie problem, bo mamy dużo, dużo mamy flintu, także możemy spokojnie zrobić sobie kolejną siekierę. Dobra, drewno już mamy, kolejne drewno. Czy mi się wydaje mi się? Nie, nie wydaje mi się. Słyszę cholerne psy. A jestem bardzo głodny i zaraz mogę zginąć. Także to, co teraz zrobię, będzie dziwne. Najedzmy się nasionek. Dobra. Trochę mało nam to dało. I uciekajmy w stronę obozu, gdzie zostawimy plecak, ubierzemy pancerz i przygotujemy się. Nie, zostaw. Podnieś plecak. Podnieś plecak, załóż pancerz. Uciekamy. Kolejna walka. Kolejna walka z przeklętymi psami tym razem. Podobno można znaleźć słonia. No, pieski, gdzie jesteście? Jest, biegnie. I po sprawie. Psy załatwione. Ja bezpieczny. Plecak możemy z powrotem założyć. To była krótka i bezbolesna walka. A ja wyruszam dalej na poszukiwanie pożywienia. I na... O, jagódki. Na poszukiwanie pożywienia. Królik. Jagódki. Królik, mam nadzieję, że zostaniesz moją ofiarą. Nie zostałeś moją ofiarą. Jakie to smutne. Trzeba będzie jakoś przeżyć tę noc przy pomocy mięsa potworów. I dwóch jagódek. Za bardzo odchodzę od obozu, co może być niebezpieczne. Ptaki, ptaki, ptaki. Muszę na nie polować, bo one dostarczają dużo mięsa. A mam nasiona, które dadzą mi ratunek. Potrzebuję tego. Potrzebuję 6 sztuk, także nie mogę więcej wrzucić. Ale mogę zrobić linę. Lino, uratuj mi życie. Co potrzebujemy na pułapkę na ptaki? Czyli wszystko mamy. Dobra. Czyli pułapko na ptaki nie mamy. Dlaczego? Miały być 4, nie 2. Holender. Dobra, ugotujmy sobie jagódki zatem. Znowu się oczy pokazują. Troszeczkę mi to doda energii. Co prawda mięso potworów uratuje mnie od głodu, ale może mi zmniejszyć zdrowie. I to bardzo. Ale dało mi energii w postaci najedzenia się. Jakoś muszę to przecierpieć. Początki są trudne. Ale jakoś to przetrwam. Czy jakbym sobie zrobił śpiwór? Nie byłoby lepiej? Tylko gdzie ten śpiwór jest teraz? Śpiworze, śpiworze, gdzie jesteś? Tu. Potrzebuję... Oj, za mało. Nie pójdę spać. Musimy to przeczekać. Nazbierać sobie kolejnej trawy. Mało mam tej traw tutaj. I pójść po kolejne pajęczonki. Oczy mi zrobią coś?
Czy tutaj mam coś, czym mógłbym się posilić? Tak, mam miód. Miodek będzie jadł miodek. Dziękuję. Za dużo mi to energii nie dało, ale zawsze coś. Mam te cholerne kolce pszczół, które pomogą mi stworzyć usypiające strzałki, dzięki którym będę mógł łapać indory, łapać ptaki i inne zwierzęta, które ta strzałka uśpi. Tylko że do tego trochę potrzebujemy piórko z czarnych kruków. Przecież kruki zawsze są czarne. Co ja mówię? Czerwone ptaki dają nam ogniste strzałki. Dobra, także wyruszam teraz w górę. Trochę mi psychika siada. Słyszałem od kogoś, że najlepsze na psychikę, by nie wariowała moja postać, jest stworzenie sobie wianka z kwiatków. Zatem to uczynię, pozbieram trochę kwiatków i zrobię sobie wianek, który pozwoli mi nie tracić tak psychiki. Patyki, liście, wszystko jest potrzebne. W końcu do czegoś to się nadaje. Z początku nie było możliwości używać jakkolwiek kwiatków, jak tylko do ratowania życia. Co było trochę dziwnym pomysłem. Mógłbym złapać też motyla, ale po co mi motyl? Na chwilę obecną nie wiem, jak go używać. Ile mamy tych kwiatków? Zerknijmy. 6. Potrzebujemy jeszcze 6, by zrobić wianek. Trochę psychika mi wraca do normy, daj to. Potrzebujemy kamienia. Przede wszystkim kamienia i drewna. Mogłem skrzynkę zrobić. Ale co, jak zwykle miodek nie ogarnia całego systemu gry i robi to wszystko tak po swojemu, czyli nijak. Zarośnięty jestem. I to bardzo zarośnięty. 9. dzień. Przydałoby się w końcu zasadzić trochę tych szyszek i stworzyć z tych szyszek drzewa. Ale co tam? Skoro jest kamień. Ratunek? Czyżby to był ratunek? To się nakułem. Ale to nic. Mamy dużo flintu, mamy dużo patyczków, które pozwolą nam pozbierać kamień. Wyszło moje żarełko. Także zapolujmy na kulika. I jest mięso. Dziękuję, króliku. Ratujesz mi skórę. Są marchewki. I słyszę kolejne pszczółki. Mógłbym na nie zapolować. Jeszcze chwila i będę miał piękny kapelusik. 9. 10. Jest kolejny królik. Atakuj. Atakuj! Nie, zepsułem to, bo mi klatki zaczęły spadać. I to przy takiej grze. Nie, nie, nie. Zostaw marchewkę. Królika najpierw. Królika, królika, królika. Tak, mięso. Dobra. Trawa też się przyda. Zjedzmy tych jagódek, żeby zrobić miejsce na marchewkę. I słyszę gdzieś pszczoły. Pszczoły mi na pewno pomogą w tym. Trawa. Mamy jeszcze jeden kwiatek i będziemy mogli zrobić wianek na głowę. Tak jest. Piękny kapelusik. I 100 od razu.
wzrosło nam psychika. Ile to już czasu gram? Ponad 20 minut, także przydałoby się kończyć pomalutku. Także gdy zbliży się noc, ja się z wami pożegnam. I'm so hungry. Jesteś głodny? To proszę marchewkę. Zarzućmy jeszcze jedno mięso. Dobra. Zapolujmy na te króliki. Króliku, schowałeś się za drzewem. No fuck! Czemu mi ta klatkuje? Przecież to jest... Ja mam tą grę na przeglądarkę. Co prawda używam teraz X-Splita do nagrania. Audacity do nagrania dźwięku. I Action do nagrania dźwięku z gry. Ale kurde, żeby to tak obciążało mój komputer? Aż się boję. Ale raz, znalazłem tylko jeden kamień, to trochę mało, bo ja potrzebuję kamienia dużo. I nie ustawia mnie to w ogóle, co prawda jest tu dużo flintu. Zostaw tą, te kwiatki. Zbliża się noc. A ja praktycznie nie mam nic. Poza trochę... jagódek, trochę mięsa i trochę marchewek. Jest kamień. Nigdy się tak nie cieszyłem na widok kamienia. Nawet złoto się znalazło. Czegoś będę musiał się pozbyć. Mięsa z potworów. Mięsa z potworów. Złoto jest cenniejsze. Wracamy do obozu. W sumie niedaleko mamy. Mam nadzieję, że jeszcze tu po drodze znajdę jakiś kamień. Ale coraz bardziej zbliża się noc. Co... z którego powodu bardzo się boję. Ale to nie problem, bo mamy pochodnie, która pomoże mi w bardzo szybki sposób dotrzeć do obozu. Tak właśnie. Dotarliśmy. Narzucajmy trochę szyszek. Dobra, pomogły mi. Ściągnijmy zatem pochodnie. Co mi tutaj zapełniło miejsce teraz? A. No tak. I co? Skrzynka. Zróbmy skrzynkę, zróbmy tą cholerną skrzynkę, która nam się przyda do schowania w końcu przedmiotów. Wstawmy ją tutaj. Jest skrzynka. Co możemy tu schować? Węgiel. Siatkę na robactwo. Bronię. Kamień. To możemy schować. Kurde, dużo mam tych patyków, także patyki sobie schowamy. Chowam. Okej. I ja kończę dzisiejszy odcinek, już dziewiąty. Znaczy dziewiąty, Jezus Maria. Wybaczcie mi, ja po prostu strasznie panikuję, jak mam nagrywać na YouTube'a. Z czasem to minie. Także ja się z wami żegnam, to był czwarty? Trzeci odcinek, przepraszam. Trzeci odcinek z serii Don't Starve. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli masz mi ciekawego coś do powiedzenia, zostaw komentarz. Ja się z wami żegnam. Na razie.